W tej chwili znajdujemy się na odmianie PR44D06. Jest to mieszaniec z firmy Pionier, natomiast jest to inna odmiana w stosunku do tych, które oglądaliśmy wcześniej. Jest to mieszaniec półkarłowy w technologii Maximus. Firma Pionier była pierwszą firmą na polskim rynku, która wprowadziła tego typu mieszańce do sprzedaży i jak pokazują lata, był to bardzo dobry kierunek. Odmiany półkarłowe bardzo dobrze się przyjęły i bardzo dobrze się sprawdzają w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Czym one się charakteryzują? Przede wszystkim niższą biomasą, a co za tym idzie niższym zapotrzebowaniem na wodę i składniki mineralne. Tu chodzi przede wszystkim o azot. Taka dawka optymalna 150-160 kg azotu w zupełności, w pełni pokrywa potrzeby pokarmowe tej rośliny do tego, żeby osiągnąć optymalny plon. Jakie są inne cechy mieszańców w technologii Maximus? Przede wszystkim to, że doskonale nadają się na tak zwane słabsze stanowiska glebowe przy niższej obsadzie. Ten plon na takich stanowiskach jest naprawdę relatywnie bardzo wysoki. Co za tym idzie, co jeszcze? Są to odmiany o takim pokroju świecznika, nie ma dominacji pędu głównego, więc doskonale również nadają się do technologii, jeżeli chodzi o siew punktowy przy obniżonej obsadzie roślin. Tak jak wspomniałem, pęd główny jest nisko osadzony przy ziemi, mimo że tutaj nie było zastosowana żadna regulacja wiosenna, rośliny bardzo nisko siedzą przy ziemi i właściwie wiosenna regulacja łanów w przypadku odmian w technologii Maximus praktycznie nie jest wymagana. Te odmiany również ze względu na to, że charakteryzują się dosyć wolnym wigorem jesiennym, wolnym wzrostem, można siać bardzo wcześnie. Tutaj na tym terenie, gdzie się znajdujemy, w granicach 15 sierpnia, spokojnie jest to ten termin, gdzie możemy te rzepaki w technologii Maximus siać. Jeżeli chodzi o kwitnienie i tempo wzrostu wiosenne i kwitnienie w stosunku do takich konwencjonalnych, tradycyjnych mieszańców, ono jest opóźnione od 7 do 10 dni. Dlatego jeżeli mamy do czynienia z takimi przymrozkami kwietniowo-majowymi, one wówczas bardzo dobrze uciekają właśnie od tych przymrozków i nie ma później redukcji, jeżeli chodzi o łuszczyny, dlatego nie ma straty w plonie. Nie ma również strat na ścieżkach technologicznych przy opryskach okołokwitnieniowych. Tutaj ten plon, można powiedzieć, jest w 100% zachowany z racji tego, że one nie wylegają, bardzo równomiernie dojrzewają. Łan bardzo równomiernie dosycha, nie wymaga desykacji, jest przez to ułatwiony zbiór i faktycznie przekłada się to na bardzo wysokie plonowanie mieszańców półkarłowych. Parę słów na temat tej odmiany, na której się w tej chwili znajdujemy. Jest to mieszaniec D06, być może nie taka najmłodsza już odmiana, natomiast jest to odmiana, która naprawdę już na rynku przez wiele, wiele lat z dużym powodzeniem funkcjonuje. Rolnicy chętnie po nią sięgają właśnie ze względu na te cechy, o których Państwu powiedziałem. Wykopiemy sobie jedną z roślin. Tutaj też znajdujemy się akurat na pograniczu odmiany D06 i odmiany konwencjonalnej i bardzo dobrze widać tą różnicę w pokroju roślin. Odmiana D06 charakteryzuje się tutaj bardzo niskim osadzeniem, właściwie ten pęd główny rośliny jeszcze nie wystrzeliły w pęd główny. Tu mamy rośliny z mieszańców konwencjonalnych, gdzie widzimy, że no tutaj faktycznie to przesunięcie, jeżeli chodzi o start wiosenny, jest o dobre 10 dni. Wykopiemy sobie jedną z roślin. Widzimy już po samym pokroju faktycznie, że jest to imponująca roślina. Bardzo ładny, rozbudowany system korzeniowy. Zrobiły dwie roślinki. Zobaczmy. No, właściwie można powiedzieć, że mamy tutaj takiego potężnego krzaczora. Bardzo wiele rozgałęzień bocznych, ale widzimy, że tutaj absolutnie nie ma dominacji pędu głównego. Można powiedzieć, że tutaj, na tym etapie, na którym w tym momencie jesteśmy, ten mieszaniec D06 jeszcze nie wystrzelił w pęd główny. Mając do czynienia z tymi przymrozkami, które mieliśmy w ostatnich dniach, no jest to zdecydowanie cecha bardzo, bardzo korzystna. Tutaj właściwie
nie spodziewamy się, żeby mróz w jakikolwiek sposób uszkodził tę roślinę i wpłynął negatywnie na potencjał klonowania. Jak sobie ją rozetniemy, widzimy, że piękna szyjka korzeniowa, gruba, tutaj również żadnych uszkodzeń, jeżeli chodzi o szkodniki jesienne, jeżeli chodzi o śmietkę kapuścianą. Widzimy, nie mamy dominacji pędu głównego, to dopiero się wydarzy, myślę, że w ciągu najbliższych dni. I biorąc pod uwagę całą sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, czyli te bardzo niskie temperatury nocą, no jest to faktycznie mieszaniec, który w tych warunkach poradzi sobie doskonale. Mierzymy sobie wysokość, ale właściwie tutaj wszystkie rośliny są jeszcze bardzo nisko przy ziemi. To jest dosłownie kilkanaście centymetrów, powiedzmy 12-13 centymetrów. Jeżeli byśmy sobie to porównali do odmiany konwencjonalnej, która tutaj rośnie obok, no to mamy tutaj 24-25 centymetrów. Także widzimy, jaka to jest różnica i jak w tych warunkach klimatycznych, które mieliśmy ostatnio tutaj, które występowały, jak to pozytywnie, bez wątpienia wpłynie na te mieszańce półkarłowe, w tym przypadku odmianę D06.